Dziś zabieramy Was po raz kolejny na teren przepięknej Opolszczyzny i w tym odcinku pokażemy Wam kolejny jej fragment. Zobaczymy dzisiaj stary, metalowy i nitowany most kolejowy, kościoły, w których czasy świetności już dawno minęły, parę bocianów oraz pewną kapliczkę, o której jakiś czas temu było naprawdę głośno. Zapraszamy. Naszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Nowa Cerekwia, gdzie znajduje się niesamowity nitowany most kolejowy górujący nad rzeką o wdzięcznej nazwie Troja. Most został wybudowany w 1907 roku. Dolina rzeki Troi okazała się największą przeszkodą terenową, na jaką napotkano podczas budowy tej linii, a powstały w tym miejscu most jest najbardziej monumentalną budowlą całego odcinka kolejowego. Obiekt zaczął być eksploatowany wraz z otwarciem linii kolejowej, co nastąpiło 2 sierpnia 1909 roku. Ruch osobowy na tej linii kolejowej prowadzony był do 1 października 1991 roku, a ruch towarowy zawieszony na tym odcinku 15 grudnia 1992 roku. Od tego czasu linią przejechały już tylko 2 pociągi specjalne, po czym ruch kolejowy na tej linii został całkowicie wstrzymany. Od tego czasu linia wyniszczała i zarosła dziką roślinnością. W 2010 roku pojawiły się informacje o planowanej likwidacji infrastruktury kolejowej na tej linii, w tym o możliwej rozbiórce mostu w Nowej Cerekwi. Wzbudziło to protesty okolicznych mieszkańców i miłośników kolei. W rezultacie 12 maja 2016 roku most został wpisany do rejestru zabytków. Pozostajemy w Nowej Cerekwi, gdzie na małym wzniesieniu znajduje się interesujący kościół cmentarny noszący wezwanie świętego Stanisława. Obecnie zabezpieczony w formie trwałej ruiny. Obiekt został wzniesiony przez hrabiego Wacława Waleriana w 1688 roku w miejscu starej drewnianej kaplicy. Zlokalizowana na wzniesieniu świątynia uległa zniszczeniu podczas ofensywy Armii Czerwonej na początku 1945 roku. Nigdy już jej nie odbudowano, ale kilka lat temu teren poddano rewitalizacji oraz upamiętniono współczesnym krzyżem splądrowany cmentarz przykościelny. Na elewacji kościoła, poza wyraźnie widocznymi śladami ostrzału, możemy podziwiać także ładnie zachowane XVII-wieczne epitafium inskrypcyjne Wacława Cypriana z Wrybna z herbem. Miejsce jest warte odwiedzenia. Z Nowej Cerekwi przenosimy się do położonych niedaleko Wojnowic, gdzie przy ulicy Okrężnej znajdują się otoczone starym cmentarzem ruiny kościoła pod wezwaniem świętego Szymona i Judy Tadeusza. Kościół zbudowano w latach 1806-1807. Jest to duża, jednonawowa budowla z wieżą usytuowaną od strony zachodniej i półkolistym prezbiterem. Podczas II wojny światowej przebiegała tędy linia frontu. Na wieży dzwonnicy znajdowało się stanowisko niemieckiego snajpera. Na jednej ze ścian do dziś widać ślady po ostrzeliwaniu kościoła przez Rosjan. Strzał z rosyjskiej armaty ostatecznie unicestwił budynek. Po zniszczeniach dokonanych w 1945 roku kościoła nigdy nie odbudowano. Dziś wewnątrz świątyni, która nie ma już dachu, wyrósł mały las. W miejscu dawnego ołtarza widać jeszcze szczątki zdobień na ścianie. Na szczycie wieży zadomowiły się bociany. Obok kościoła znajdują się pozostałości starego cmentarza.
Podobno z ruin regularnie znikają cegły oraz rozkradane są marmurowe i piaskowe tablice nagrobne. Obiekt doznał ogromnych zniszczeń w czasie II wojny światowej podczas ofensywy prowadzonej przez Armię Czerwoną. Nigdy już nie został odbudowany, nie zabezpieczono go także w formie trwałej ruiny, przez co aktualnie grozi zawaleniem. Z Wojnowic przenosimy się do znajdującej się nieopodal miejscowości Włodzienin, gdzie znajdują się ruiny bardzo ciekawej kamiennej świątyni gotyckiej. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja został wzniesiony prawdopodobnie w XV wieku, ale od tego czasu był wielokrotnie przebudowywany i przekształcany. Posiada cechy obronne, otaczają go głębokie fosy dawnego grodu, a mury jego wieży zaopatrzone zostały w wąskie okienka pełniące funkcję strzelnic. Niestety zabytkowy kościół nie miał szczęścia podczas dziejowej zawieruchy II wojny światowej. Został bardzo poważnie uszkodzony podczas ofensywy Armii Czerwonej w roku 1945 i już nigdy go nie odbudowano. Do dziś na jego murach można dostrzec charakterystyczne ubytki będące śladami ostrzału z tamtego okresu. Świątynia przetrwała do dziś. Kilka lat temu zabezpieczono jej mury, a na szczycie wieży urządzono punkt widokowy. Zwiedzając zabytek, warto zwrócić też uwagę na dwie kamienne rzeźby ustawione na szczycie schodów przed wejściem głównym. Przedstawiają one świętego Jana Nepomucena oraz świętego Floriana i pochodzą z połowy XVIII wieku. Pierwotnie stały one na moście nieistniejącego już zamku. Kontynuujemy naszą wycieczkę i docieramy do znajdującej się tuż przy czeskiej granicy małej miejscowości Pielgrzymów, gdzie na wzgórzu wznoszą się ruiny kościoła pochodzącego z roku 1832 i który to w marcu 1945 roku został spalony przez nadciągającą Armię Czerwoną. Kościół w chwili obecnej jest zabezpieczony w formie w miarę trwałej ruiny i nie ma możliwości wejścia na jego teren. Można za to, ale naprawdę ostrożnie, zajrzeć do klatki schodowej, która również chyli się ku upadkowi, i przynajmniej sobie wyobrazić, jak to wyglądało wtedy. Na podstawie tej istniejącej dziś ruiny można jedynie domniemywać styl, w jakim ta budowla została wzniesiona. Ten kościół został zbudowany głównie z kamienia, z wyjątkiem paru ceglanych elementów takich jak łuki okienne czy drzwiowe. Niewątpliwie ściany kościoła były otynkowane, a dach kościoła przykryty był dachem dwupałaciowym. Naszą wycieczkę po tym maleńkim skrawku województwa opolskiego kończymy przy małej czeskiej kaplicce, ale za to z dużym militarnym polskim akcentem. W czerwcu 2020 roku media obiegła wiadomość, że polskie wojska wkroczyły do Czech i zajęły małą kapliczkę znajdującą się około 15 metrów od polskiej części małej wsi Pielgrzymów. O zdarzeniu tym zrobiło się bardzo głośno, a takie sytuacje, jak wiemy, są bardzo wdzięcznym tematem do tworzenia memów, czyli obrazkowych komentarzy. Tych w sieci nie brakuje zarówno w języku polskim, jak i czeskim. W Pielgrzymowie kończymy naszą wycieczkę i już nie możemy się doczekać następnej. Mamy nadzieję, że weźmiecie w niej udział. Do zobaczenia.